same przeszkody, ale to jeżeli człowiek sobie sam robi te przeszkody. No, Janeczka Orzechowska, proszę Państwa, nasza Aston, zawsze ona pierwsza do mnie przyszła z Ewangelią, przecież nawet myśmy nie wpuszczały, drzwi nie otwierały, ale z góry patrzyłyśmy się, kto to u nas był. Janeczka Orzechowska jest piękną siostrą i z Ewangelią oczywiście. No i ta Janeczka Orzechowska jako Aston zawsze mówiła, po co dzielić włos na czworo, żeby nie dzielić włosa na czworo, bo włos już jest podzielony. No ale jak ja tu przyjechałam do Warszawy, ale to było już naprawdę 45 lat temu i głoszę Ewangelię jako pionierka, jako misjonarka, to widzę, że tutaj w tej Warszawie, gdzie mydło i powidło, handel i lichwa zjechała, dzieli się włos na czworo. No tak samo jest z tymi firmami pożyczkowymi, proszę Państwa, że bierzesz pożyczkę i nie oddajesz pożyczki. Tak mówię przykładowo, to tę pożyczkę wykupuje jakaś firma i ty już nie tamtej firmie spłacaj, tylko tej lichwiarskiej, która wykupiła, jakiś procent zarabia, ty jej spłacaj. Ale potem jak spłacisz jej, a tamta pierwsza od ciebie będzie po latach chciała, abyś ty jej zapłacił, to co wtedy? No właśnie. I to jest taka żydowska robota, czyli dzielenia włosa na czworo. To wielcy przedstawiciele polscy tego ruchu przepraszali za solidarność. Nie przepraszali za rzecz tak żenującą i kłopotliwą, które jeszcze co gorsze uważali, że tam brali udział, w modzie było pozbywanie się legitymacji solidarności. Juncker. Lata 90. pod tym względem były, co trudno dzisiaj sobie nawet przypomnieć, ale były rzeczywiście nacechowane niezwykłym chętnie podkreślaną dystansem. Pamiętam nasze środowisko jeszcze wtedy nie noszące nazwy teologii politycznej w 2000 roku zorganizowało w Polskiej Akademii Konferencję o Solidarności. Pamiętam zdumione wywołało to ogromne kontrowersje wśród europejskich polityków i społeczeństwa. Starszego od nas pokolenia, którzy przyszli na tę konferencję, właściwie z wypisanym na twarzy pytanie, po co się tym zajmował. W to w ogóle jest cokolwiek ciekawego. Wydarzyła się taka historia, być jego partnerem w staraniach. Trudno uwierzyć, to był zaledwie 2000 rok, nie tak. Wcześniej w Sankt Petersburgu rozmawiamy trochę cały czas trzymając się tego kontekstu politycznego, a tymczasem ten najnowszy numer teologii politycznej, no, jednocześnie że nie jest, można powiedzieć, że jest twoim przyjacielem. Kategoria zdecydowanie bardziej religijna, duchowa, bardziej odnosząca się też do takich relacji międzyludzkich, bardzo bezpośrednich, ale także no, wiąże się to po prostu ze zbawieniem człowieka. Tymczasem też bywa interpretowane politycznie. Odnoszę czasem wrażenie, że ona jest tak naprawdę sprowadzana do czegoś takiego sentymentalnego, do czegoś, co można by nawet określić mianem litości. Tymczasem właśnie chyba wymaga to też odkłamywania. No to bardzo ciekawe, że tak, rzeczywiście miłosierdzie jest, należy do takiego repertuaru, jeśli oczywiście zostanie oddane z tego religijnego kontekstu, do kategorii takich słów, które mają albo w ironicznej wersji dowodzić jakiejś takiej sentymentalnej słabości, prawda? Już to ewentualnie na przykład przeciwstawiona sprawiedliwości mogą być rodzaj takich eksplikacji podważania racji znajdowanych w tradycji bądź religii racji do podważania porządku politycznego, który jest na sprawiedliwości oparty. No to doskonale pamiętamy, tak przecież miłosierdzie było znowu w tych latach 90, do których widzę przychodzimy wracać, było przecież traktowane jako argumentu zasadniczego brak lustracji, prawda, i tę ideologię tak zwanej grubej kreski. Miłosierdzie miało
zakręć takich wówczas politycznych zadań, bo wiersze miały być dowodem, że braku sytuacji bardziej chrześcijańskiej administracji, co w ramach tego agonu o to, kto jest bardziej katolicki. Więcej. Robiła teraz wówczas Junker strona się dominująca, tego że to jest jeden prawdziwy chrześcijański sposób traktowania postkomuny. Ale to nie wszystko, bo miała też ukazywać pewne ograniczenia w ogóle porządku politycznego, prawda? Pewnej zobiektywizowanej sprawiedliwości na rzecz takiej koncepcji sprawiedliwości, która może być w dyspozycji osób wpływowych. No, kiedy się uchyla sprawiedliwość na rzecz miłosierdzia, no to wtedy potrzebni są ci, którzy zdolni są decydować o tym, kiedy można ją uchylić, a kiedy nie trzeba, prawda? To Małga, Auga, póki czas, bujaj las, a nie nas. Małga, Auga, póki czas, bujaj las, a nie nas. Mówi czas. Mówi Marks, mówi brat twój, Marks, brat twój mówi, nauga, auga, póki czas, bujaj las, a nie nas, nauga, auga, póki czas, bujaj las, a nie nas. I ten diabeł z tymi oczami takimi wielkimi, ten Marks, który krzyż Chrystusa wpatruje się, patrzy się i ma te oczy wielkie. Smotrisz w knigu, widzisz figu. Daj spokój komunizmie, odejdź od nas komunizmie. Niewiaro wszelka, ateizmie. Precz szatanie, póki czas. Bujaj las, a nie nas. Oczywiście jest ich dużo więcej, ale już nie będziemy tym. Radio Tok FM, Radio Conchita, Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Lunchroom Extra. Dziwna nazwa, weź przed ekstran. Między ludzkich, historycznego punktu widzenia, co...